Ciągle chodzi ci po głowie piosenka, której nie możesz znaleźć? Po obejrzeniu tego materiału z pewnością ją znajdziesz. W dzisiejszym filmie przedstawię ci 10 sposobów, jak lepiej szukać w wyszukiwarce Google. Jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o subskrypcji. Możesz także zostawić łapkę w górę, to pomoże mi w rozwoju kanału i zmotywuje do dalszej pracy. Wykorzystanie operatora lub. Czasami nie jesteśmy pewni, czego do końca szukamy, ale to nie musi być problem. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać kilka możliwych wariantów i oddzielić je wpisując lub. Wtedy Google pokaże wyniki, które mają dla nas największy sens. Wyszukiwanie za pomocą synonimów. Nasz język jest bogaty w synonimy. Jeśli trzeba znaleźć strony na dany temat, a nie te, które zawierają konkretną frazę, należy dodać ten symbol przed słowem, którego synonimów powinien szukać Google. Na przykład, jeśli szukasz terminu zdrowe jedzenie, z wykorzystaniem tego symbolu otrzymasz wyniki o zasadach zdrowego odżywiania, przepisy czy zalecenia dotyczące spożywanych posiłków. Gdy brakuje wielu słów, jeśli nie pamiętasz więcej niż połowy zdania, zamiast jednego słowa kluczowego, spróbuj wpisać pierwsze i ostatnie słowa, a brakującą część zastąp operatorem, wpisując około i podając przybliżoną liczbę brakujących słów. Siła gwiazdki. Kiedy nasza pamięć zawodzi i zapominamy ważne słowo kluczowe, wyrażenie lub numer, który potrzebujemy znaleźć, można zwrócić się o pomoc do potężnego symbolu gwiazdki. Wystarczy użyć go w miejscu słowa, frazy, której nie pamiętasz, a Google pokaże ci wyniki, których właśnie potrzebowałeś. Korzystanie z ram czasowych. Czasami musimy zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce w określonym okresie czasu. Aby to zrobić, można dodać zakres czasu w zapytaniu za pomocą 3 kropek pomiędzy datami. Na przykład, jeśli chcemy dowiedzieć się o odkryciach naukowych w XX wieku, możemy napisać jak na powyższym obrazku. Wyszukiwanie w tytule lub adresie URL. Aby znaleźć słowa kluczowe, które znajdują się w tytule strony, in title, przed szukaną frazą, bez odstępu między nimi. W celu znalezienia słowa z adresu URL, analogicznie użyj in URL. Szukanie podobnych stron. Jeśli znalazłeś w sieci fajną stronę i chcesz znaleźć więcej podobnych do niej serwisów, należy użyć operatora related, a następnie wpisać adres witryny. Wyszukiwanie w witrynach. Czasami, gdy przeczytasz ciekawy artykuł na jakiejś stronie internetowej, chciałbyś do niego wrócić, żeby na przykład podzielić się z nim z przyjaciółmi lub po prostu przeczytać go ponownie. Najprostszym sposobem, aby podobnie znaleźć żądaną informację, jest wyszukiwanie w witrynie. Aby to zrobić, wpisz operator site przed adresem witryny, która ma zostać przeszukana, a następnie słowo kluczowe lub całe zdanie z artykułu. Wynik pojawi się natychmiast. Cudzysłów jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem, aby znaleźć konkretne zdanie lub zwrot w wyszukiwarce. Na przykład, jeśli wpiszesz daną frazę bez cudzysłowu, gdyby kózka nie skakała, wyszukiwarka pokaże wyniki, gdzie te słowa pojawiają się w dowolnych miejscach na stronie, bez zachowania kolejności, w jakiej zostały wpisane. Natomiast, wpisując frazę w cudzysłowie, sytuacja zupełnie się zmienia. Google pokaże tylko te wyniki, które zawierają wpisaną frazę w dokładnie takiej postaci lub kolejności. Jest to świetny sposób, aby znaleźć np. teksty piosenek, gdy znasz jedynie ich fragmenty. Wykluczenie fraz z wyników. Aby usunąć nieistotne wyniki wyszukiwania, wystarczy dodać znak minus przed każdym niechcianym słowem. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć informację o Harrym Potterze, ale nie chcesz kupować książki, zrób to w powyższy sposób. Który ze sposobów znałeś już wcześniej, a który jest dla ciebie zupełną nowością? Daj znać w komentarzu.